Hej, ja jestem Sarge. W dzisiejszym odcinku z gry Rise of the Ronin w ramach fabuły udamy się do świątyni Hongakuji, bo dość nieoczekiwanie zaczynamy współpracować z Harisem, to znaczy na jego prośbę mamy dostać się do tej świątyni, oczyścić ten teren, no i wtedy możemy liczyć na to, że dostaniemy jakieś informacje właśnie od Harisa na temat bliźnięcia miecza. Może będziemy dzięki temu wiedzieli, gdzie się udać, żeby kontynuować nasze poszukiwania. Mam nadzieję, że to nie są tylko takie obiecanki-cacanki, że faktycznie Harris coś wie. Jakby nie patrzeć, no to ona przecież była ochroniarzem Harrisa jeszcze niedawno. No i zdecydowanie te nasze relacje na przestrzeni lat się pozmieniały. Więc oczywiście nasz protagonista też chce uzyskać jakieś konkretniejsze odpowiedzi. Dobra, tutaj musimy się zatrzymać. No i proszę. Już na nas czekasz, co? Zabierajmy się do roboty. I just saw a most unsettling looking man entering the main hall. I am certain he is their leader. Well, are you all set to enter the temple? Po to tutaj przyszliśmy. Good. Then we shall proceed under cover of darkness. They may be a disorderly lot. But there is strength in numbers. Czyli Jules też będzie nam towarzyszył. Spotkaj się z brunetem i pozostałymi na szczycie klifu górującego nad świątynią Hongakuji. Przejęcie świątyni Hongakuji faktycznie. Jest tutaj wybrany jako nasz towarzysz. Co ciekawe, zwiększa też siłę o jeden punkcik. I nie tylko zresztą. No dobra, od razu zaczynamy. Nie będę tutaj niczego zmieniał w wyposażeniu. Wszystko gotowe. Stay sharp. So shall we get started or what? Trochę mamy tutaj tego towarzystwa niestety. Trzeba się mocno zastanowić, czy my będziemy w stanie to zrobić jakoś po cichu, bo mam pewne wątpliwości w tym momencie. W razie czego oczywiście są nasze skrzydła, żeby zaskoczyć ich z góry, ale i tak. Czy to nie spowoduje od razu, że nas zobaczą? I pytanie, z jakiej wysokości jestem w stanie dorwać jakiegoś gościa, żeby wyeliminować go przy użyciu linki z hakiem? Bo to też jest ważna informacja. No tutaj jestem zdecydowanie za wysoko, niestety. A szkoda. Kurczę, wydaje mi się, że tutaj byłoby bardzo ciężko to załatwiać po cichu, że niemalże jest to niemożliwe. Możemy sobie tu jeszcze wylądować ewentualnie, ale to też pewnie będzie za wysoko, chociaż... Nie jest jednak tak źle. Nice work. Muszę teraz oczywiście uważać, bo tamci zauważyli, że coś się dzieje, aczkolwiek nie wykryli mnie na szczęście. Czy ja z takiej odległości trafię? No trafię, ale to go nie wyeliminowało. Więc pytanie. Niby strzela w naszą stronę, ale nie wiem, czy to go od razu zaalarmowało, że dokładnie wie, gdzie jesteśmy. Chyba nie, bo mamy ten żółty pasek. Czyli jest raczej dość spokojnie. Dobra, a tych tutaj mogę niby też zaatakować, tylko że tamci jeszcze są po tej stronie, niestety. To jest chyba większy kłopot. Poczekałbym, aż ten jeden się zatrzyma i wtedy może go trafimy. Oby to było wyeliminowanie go jedną strzałą. No niestety też nie. Dobra, to nie ma co. Trzeba wylądować. Bo ewidentnie dzieje się tutaj za dużo, żeby jakoś ich próbować zaskoczyć. Wiecie, no może na upartego by się dało, ale znacznie wydłużyłoby to zaliczenie tej misji. Więc też chyba trochę bez sensu. Chodźcie tutaj. Właściwie to powinienem zmienić. W sumie zmieńmy też właśnie na Odachi dla odmiany. A, widzicie. Postacie podatne na podpalenie będą otrzymywać większe obrażenia od ataków ogniem i zostaną podpalone.
właśnie, stwierdziłem ostatnio, że muszę też trochę z oddaci pokorzystać, bo mam ciągle wyekwipowaną tę broń, a praktycznie z niej nie korzystam. A to jest przecież kolejna broń, w której akurat mój protagonista się, można powiedzieć, specjalizuje. Teraz można się ewentualnie zastanowić, czy jakoś spróbować tutaj kolejnych zaskakiwać. No bo tak, tutaj mamy dwóch. Genialnie, jeszcze drugi zaskoczony będzie. Zresztą go nie wyeliminowało tak z automatu. Musimy zmienić styl. Dobrze, dobrze, nie wygląda to najgorzej. Mamy właśnie odpowiedni styl na tę grupę. I zaraz wyeliminujemy jednego. Zabierając się od razu za drugiego gościa. A, bo tutaj kurczę pasek ki zużyty. Muszę brać to też pod uwagę na bieżąco. Spadaj kurczę, myślałem, że go zrzucę, ale się nie udało. Okej. To był jeden z tych groźnych przeciwników. Cel opcjonalny zatem zaliczony. Możemy ruszać dalej. Główna sala, rozumiem, że jest tam na wprost. Czyli jeśli chcę opcjonalny cel zaliczyć, to muszę się rozejrzeć jeszcze za tym drugim groźnym przeciwnikiem. Dobra, tutaj mamy jednego gościa. Niestety akurat tędy nie zejdę, a szkoda, bo aż by się prosiło. A, jeszcze ty. Może go trafimy. Nie no, tak to będzie ciężko w biegu. Chociaż się udało, okej. Wydaje mi się, że słyszałem tutaj coś jeszcze. Mamy kolejnego gościa. Dobra. Jeszcze jeden tam, to jest tamten, którego już wcześniej trafiłem z łuku. No, tędy jest niby jakieś przejście. O, mroczny prześladowca. Like a predator hunting prey. Trafiony. O kurczę, sporo ich tutaj, to trzeba przyznać. Zapraszam do siebie. Nie wiem, czy tutaj podejdą wprawdzie. Mamy niby gościa. I znowu zmiana stylu. W tym przypadku, kiedy korzystam z odarci i próbuję atakować razem z przyciskiem R1, żeby obniżać więcej paska ki, to zauważyłem, że bardzo długo się ładuje taki atak. Co oczywiście nie sprzyja temu, żeby to wykorzystać ładnie w walce, bo zanim się atak naładuje, to koleś już może nas załatwić. Tutaj otwórzmy. Z tego co widzę, mamy tutaj opcjonalną skrzynię ze skarbem. This belongs to us, but I will give it to you. Dzięki ci bardzo, stary. Nic poza tym tutaj z takich rzeczy opcjonalnych nie widać. Okej, no nadal mamy gości z tej strony. Bardzo dobrze. Ten ciągle jest przestraszony, mogłem to wykorzystać. Wbijamy dalej. Zmiana stylu. Zobaczymy, jak tutaj będzie się ładować atak. Okej, już krócej. Chociaż też chwilę to trwa. Ale muszę przyznać, że wykorzystywanie różnych broni jest odświeżające na swój sposób. Jestem mocno już przyzwyczajony wprawdzie do katany, ale właśnie możliwość zmiany broni jest świetna sama w sobie. Dobra, gość mnie zauważył, ale to nie szkodzi, bo szybko się z nim rozprawimy. O, to tutaj żaden styl się nie przyda, nie będzie tak skuteczny. Zmieniamy. Bardzo dobrze.
Udało się wykorzystać chwilę, kiedy był odsłonięty. No i tutaj jest ta główna sala, czyli wciąż muszę poszukać tego groźnego przeciwnika. Zdecydowanie mamy ich tutaj trochę po tej stronie. A patrzcie, o dziwo tutaj nie mogę wejść. Dziwna sprawa. No nie powinno to tak być. No i co, tam jeszcze było kogoś widać, więc można by było spróbować do gościa podejść. Chociaż pewnie mnie zauważy wcześniej. To było pewne. Zmieńmy z powrotem na udaci. Lecimy. Idealnie. A swoją drogą ciekawe, czy w tym momencie mi się zdrowie uzupełni. Bo to działa w otwartym świecie, wtedy kiedy nie ma dookoła przeciwników, ale tutaj pewnie jest to liczone jako obszar, gdzie tych przeciwników mogę ciągle spotykać. O! Jeszcze jeden tutaj idzie. Z jednej strony to aż by się prosiło, żeby go zaskoczyć. Ale też nie chcę czekać w nieskończoność. Dobra. O dziwo zdążyłem. Idealnie. Co jak co, ale ta opcja, żeby właśnie przestraszyć drugiego gościa i w ten sposób dwóch naraz praktycznie wyeliminować, no jest niezwykle użyteczna. Okrążamy jak na razie ten budynek, ale wygląda na to, że jednak jeśli szukam tego groźnego przeciwnika, to muszę poszukać tutaj. I proszę bardzo, jeden się zbliża. To zdecydowanie nie był ten groźny. Następny gość trafiony, ale sporo tutaj tych gości jeszcze, kurde. Więcej niż myślałem. No nie wiem, czy się uda tutaj go dopaść. Udało się. I to może być ten groźny. Bo widać, że jest oznaczony w odpowiedni sposób. Okej. Pięknie. Czyli mamy cel opcjonalny zrealizowany. Nie no, walka z użyciem odaci jest jeszcze bardziej efektowna niż myślałem, naprawdę. Tylko że kurczę, no troszkę za wolna jest ta broń momentami i przeszkadza mi to w niektórych momentach. Ale chyba dla tej efektowności czasem warto się co nieco przemęczyć, mam wrażenie. Dobra, bo patrząc na kompas, tutaj w pobliżu mamy gościa. Możliwe, że na dole. Ale tego możemy spróbować też zaskoczyć tutaj. A, oczywiście przebiegłem, więc nie byłem w stanie. Kolejna zmiana. Dobra. Nie no, idealne są te wykończenia, naprawdę. Jeszcze jeden tutaj. Nie, w sumie to nie chcę wchodzić. Chociaż mógłbym. Kurde, skubany. No, w końcu zaczął blokować, bo aż dziwne było, że tyle mi pozwolił. Dobra, jeszcze ktoś mnie tutaj wypatruje. Tam mamy gościa. Kurczę, przestraszonego. Mogłem wykorzystać ten moment. Jeszcze zdążyłem, na szczęście. No i dobrze, on tutaj widocznie pilnował tego wejścia. Mamy rudę żelaza, idziemy dalej. Bo to nadal nie wszyscy. Tutaj jest też sztandar. Tam mamy chyba gościa, co? W środku? Czy jednak na zewnątrz? Nie no, wygląda na to, że w środku. Już sam teraz nie wiem. O, proszę. Ciekawe, czy zdążę go zaskoczyć. Jak najbardziej. No i wydaje się, że to wszyscy. Na górze już byłem. A tutaj na dole nie widzę żadnego worka z przedmiotami, z surowcami. Ze sztandaru i tak skorzystam oczywiście. Bo to mi uzupełni chociażby amunicję, ale też i leki.
A widzicie, ale 5 naboi do karabinu mam, czyli muszę sobie przy najbliższej okazji u aptekarza wytworzyć trochę amunicji. No bo nie mam już wystarczająco dużo w schowku, żeby sobie to uzupełniać tak dobrze, jakbym chciał. Ale może to jest okazja, żeby sobie zmienić to wyposażenie. No i dać na przykład pistolet, tutaj w tym przypadku rewolwer. Okej. I teraz tak, tutaj mamy tę główną salę i to było to wejście, tak? Aha, można otworzyć tylko z drugiej strony. I to chyba górą muszę się jednak dostać. Bo tutaj nie widzę, ewidentnie jest cel na górze właśnie, tylko czy będę w stanie... Myślę, że dolecimy sobie tam. Chociażby stąd, ale... Czy to aż będzie konieczne? No ewidentnie jest tu wejście. Czyli widzicie, gdyby tak koncentrować się tylko na głównym celu, no to wielokrotnie te misje można bardzo szybko przebiec. No ale nie o to nam tutaj przecież chodzi, żeby robić to byle jak najszybciej. A wręcz fajnie, kiedy robimy to jak najdokładniej. Dobra, tutaj sobie lądujemy. Tych gości już się nie da przeszukać, niczego po sobie nie zostawili. A więc wchodzimy tędy. Dobra, tutaj kolejny sztandar, tak swoją drogą. Tylko, że teraz trochę chyba nie ma sensu korzystać z niego. Pytanie, czy ja w ogóle tutaj przejdę akurat tędy? Może tu? O, to ciekawe. Wydaje się, że tutaj nie ma dobrej drogi. Bo rozumiem też, że nie jestem w stanie na przykład zniszczyć tych przeszkód. Czyli chyba wejście jest jeszcze z drugiej strony. A tu jedynie podszedłem po to, żeby otworzyć jakąś małą skrzynkę. Na to wygląda. Na szczęście wejście jest też tu. No i niby możemy wznieść ten sztandar. Tylko, że to niewiele nam teraz da. Looking for something? Ale właśnie, u ciebie nie mogłem wytwarzać? Don't rush. Take your time. No jak najbardziej mogłem, ale patrzcie, 5 na 8, czyli po prostu chyba akurat tutaj mam w umiejętnościach coś takiego, że 5 naboi mogę co najwyżej sobie wytworzyć. Dobra. To by się być może zgadzało. Ale teraz jak sobie to wytworzę... Is that... Oh. To mam uzupełnienie rzeczywiście. Tutaj strzały do łuku tak samo. Do pewnego momentu tylko się wytwarzają. Is that... Oh. Kule do pistoletu. I wonder how you use it. Na razie chyba to będzie wszystko. Tak czy nie? No tutaj nie będę innych rzeczy wytwarzać. Thanks for your patronage. Dobra, może to nie jest konieczne, ale wznieśmy ten sztandar. Rozłożono wyposażenie przynajmniej. A my wchodzimy tutaj, co? What are you doing here? Get in my way and I'll cut you down. No dobra. Move to me. Genzui Kusaka. What's this? You're reduced to being a foreigner's lapdog. Serio? Co to był za kombo z długi? Jego ataki zdawały się nie kończyć. Dajcie spokój i... Jak to teraz zablokować coś takiego, skontrować idealnie całą serię? O, w mordę. Ciężka sprawa. Nie no, serio. Zaskoczmy trochę z tyłu. Aj, musiał akurat zaatakować, no. Jak na złość. O, w mordę. Niewiele brakowało. Nie no, ja tego nie dam rady skontrować. Za dużo tych ciosów, żeby to ogarnąć. O, masakra.
Dobra, mogę cię podnieść na szczęście, bo do tego wykorzystujemy pigułki. Ale na spokojnie. O Jezu, serio? Podnieś się. Teraz lecimy. Trochę odpocząć. I atakujmy. O kurde. Czy on aby nie przesadził? Skubaniec, no. Lecimy dalej. Na szczęście niewiele brakuje, żeby go pokonać, więc damy radę. Nie biorę innej opcji pod uwagę. Kurde. No ja nie wierzę. Wstawaj. Już zaczął blokować niestety. Kurczę. No prawie cię mam, dobra. Koniec tego. Why are you working with the outsiders? To też jest w ogóle ciekawe, że właśnie tutaj wykonując tę misję fabularną, tak jakby przechodzimy ze strony na stronę, tylko że to nie była tego typu misja, gdzie się opowiadamy po stronie którejś frakcji. Szukam kogoś, zaprzestań tego niepotrzebnego rozlewu krwi. What do you know? I don't need lectures from you. Haven't you heard? The first American consulate was in this village, along with the outbreak of cholera. We should never have had dealings with foreigners. It endangers us all. This is a belief I am willing to fight for. I mamy już Harrisa, kurczę, na miejscu. Zaraz z nim pogadamy, tylko chciałem zobaczyć, czy tutaj czegoś nie mamy pozostawionego, ale wygląda na to, że nie. The mob has obeyed their leader's order and dispersed. Our plan worked. Dobra, świetnie. Teraz nadeszła pora, by Harris dotrzymał słowa. Very well then. About my curious bodyguard. They were captured in Yokohama by Commodore Perry some years ago. They were taken back to the United States and held in custody. We were deeply relieved when we realized they wanted to cooperate. No dobrze, ale to nadal nam niewiele mówi. Jakimi bajeczkami ją karmiłeś? Pytanie, czy tak od razu wrogo? A, spróbujmy. How the hell should I know? I just hired them to protect me. However, I did hear a great deal about Japan on our voyage over. Working for me was their idea. I'm not such an imbecile to try to strong-arm them. And thanks to that, we were able to conclude the commerce treaty. But then they up and vanished. Well, that sums up what I know. Any questions? Naprawdę to wszystko? To tyle to mi nic nie mówi, że nagle zniknęła. Kiedy zniknęła, chociaż tyle powiedz, no nie wiem. Well, it was the very day after we signed the treaty. Didn't even bother to collect their pay. Come to think of it, I heard the British might have also requested their services. No widzicie, czyli to może być trochę coś bardziej skomplikowanego, te jej motywacje. I pewnie od nikogo innego jak tylko od niej się więcej nie dowiemy. Opowiedz mi o szponie demona jeszcze. Ah, that mechanical arm was made in the United States. It can fire shells and steel wire. Quite the device, I must say. Mimo wszystko, chyba ona nie czuje jakiegoś tam długu
w związku z tym, albo ten dług według niej został spłacony poprzez ochronę Harisa. No cóż, skoro pytałeś o jeszcze jakieś pytania, no to już żadnych nie mam więcej. Now, that will be all for the moment. Should you need to know any more, save it for another day. Fukuzawa, I am going to escort the Consul General to a safe location. Once things settle down, we'll make contact via the Grand Villa. I think we made a good connection there. I look forward to learning more about the United States. I plan to continue my education there one day. Shoin Yoshida could not realize his dream, but I fully intend to make it happen. Znasz Shoina Yoshida? I most certainly do. But it's just such a shame. Shoin Yoshida is wanted for conspiracy against the Shogun. But by now I imagine he has already been apprehended. Now I shall take my leave. Until next time. No cóż, do zobaczenia. Ciekawe co dalej. Kolejne trzy osoby. Nawiązano więź, czyli kurczę. Ten ochroniarz, czyli ten Jules Brunet. Wydawało mi się, że to tylko jakieś jednorazowe spotkanie, a wygląda na to, że jeszcze będziemy się z nim widzieć i rozwijać tę relację. So, how do you plead? Have I not made myself clear? The shogunate serves a purpose no longer. That is why I urge our people to rise decisively as one. It is they who must build this nation anew. What can the people possibly do? They must stand behind the shogunate, or we all fall to the foreigners. You wish to keep our country safe? Then the people must fall in line. So this is the nation you want, a land of purges and repression. Your insolence and insubordination are unforgivable. You must be punished by execution. Take him away! Ta, i teraz nasza w tym głowa, żeby Shoina uratować, co? Nowe gesty zdobyte. Nadal, szczerze mówiąc, nie wiem, jak je aktywować. Nie było samouczka na ten temat. Więc tak naprawdę jest to dla mnie jedna wielka niewiadoma na tę chwilę. No ale tutaj się aktywują oczywiście kolejne informacje o tych więziach. No i mamy też styl walki. A także Genzui Kusake. Poziom drugi w tym regionie osiągnięty. Ktoś potrzebuje pomocy. No, misje więzi to jest coś, co też na bieżąco koniecznie trzeba powykonywać. Ostrzegaliście mnie, że niektóre kwestie mogą przepaść, że niby gra daje jakąś tam opcję, żeby później sobie powtarzać określone etapy, ale nie wiem, na jakiej zasadzie ma to do końca działać. Więc wolałbym na bieżąco, żeby sobie to wszystko powykonywać, a zdecydowanie mamy co robić, jak widać. Spójrzmy teraz na to, co tutaj się nam pojawiło, bo jest tego trochę. Na przykład style walki Tatsumi Ryu i w ogóle w innych typach broni Taneda Ryu. No tak, i to jest też ten nowy styl. To jest, kurde, niesamowite. Niby tak od podstaw wydaje się, że ten system walki nie jest aż tak rozbudowany. Podstawowe ataki to jest sam X, no ale oczywiście do tego dochodzą te ataki z R1. No ale jeśli dołączymy do tego różne style, jakieś brutalne wichury, które też sobie
odblokowałem inne specjalne ataki, które dopiero później dochodzą. Fakt, że każda broń działa inaczej, inaczej się nią walczy, to naprawdę wychodzi na to, że mamy tutaj mnóstwo różnych rzeczy do nauczenia się, jeśli chcemy ten styl walki, czy system walki w pełni opanować. To jest niesamowita sprawa, absolutnie. Dobra, to tyle jeśli chodzi o te style i więzi. A z kolei w temacie encyklopedii jest taka Murayama zaktualizowany wpis. Ujawniła protagoniście, że bliźnie miecza pełni funkcję ochroniarza. Zdolności protagonisty zaimponowały tace do tego stopnia, że prosi go czasem o wykonanie dość niecodziennych zadań. A, bo zauważyłem swego czasu, że jakieś nowe zadanie więzi z nią się pojawiło. Tutaj mamy Harisa. I to wszystko jeśli chodzi o postacie, ale w obszarach mamy coś nowego, właśnie ta świątynia, bo to był też punkt orientacyjny odkryty. No i tutaj te nowe style walki właśnie do tego wszystkiego. Właściwie dwa. A tutaj biurokracja szogunatu. I to by było chyba tyle. Z kolei jeśli chodzi o wyposażenie. To też raczej gorsze typy broni. Przynajmniej z tej broni podstawowej. A tutaj co? Miecz dwuręczny. Już korzystaliśmy z miecza dwuręcznego swego czasu. No, ostatecznie nie strzeliłem z tego pistoletu nawet w końcu, ale mamy lepszy łuk. To weźmy go sobie. I chciałem zobaczyć też ten karabin. No, nowego, lepszego nie mamy wprawdzie. Dobra, tymczasowo sobie jeszcze zostawię ten pistolet czy rewolwer, jak kto woli. I zobaczymy dalej. Kimono sługi, czyli to, co już miałem, ale wcześniej na niższych statystykach. Teraz już to wygląda lepiej. Ale i tak zostawiam sobie to, co miałem wcześniej. Dużo rzeczy tutaj prędzej czy później pójdzie na rozłożenie. No na razie jeszcze trzymam się tego, że rozkładam tylko zwykłe przedmioty. Ale pewnie niedługo zdecyduję się też na porozkładanie chociażby tych najsłabszych niebieskich typów uzbrojenia, bo znowu mam ponad 300 sztuk, a z tego też może być trochę surowców, tam między innymi ta stal chyba dochodzi, czy tam ruda żelaza, ale podejrzewam, że nie tylko. I wśród akcesoriów tutaj tykwa, a to są raczej rzeczy, które już wcześniej również miałem. No to teraz dajcie mi chwilkę, żeby się zastanowić nad tym, co rozwinąć tutaj u postaci, bo mamy te statystyki. No i w sumie to na niewiele mogę sobie tutaj pozwolić. Weźmiemy zwiększone jeszcze bardziej obrażenia trafienia krytycznego, bo jak do tej pory, no niewiele w sumie większe są te obrażenia, chociaż nawet po tych ulepszeniach to tylko kwestia kilku dodatkowych procentów. Jeden punkt siły niestety na nic mi się nie przydał. Potrzebuję minimum dwóch tutaj. A jeśli chodzi o inne specjalne punkty umiejętności, to tych niestety nie posiadam. Ja sobie w międzyczasie przeniosę się do jakiegoś sztandaru, żeby grę zapisać. Może jeszcze wytworzę jakieś przedmioty u aptekarza, ale to już zrobię poza nagraniem. Póki co to wszystko z mojej strony. Podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach, jeśli chodzi o aktualne wydarzenia fabularne i oczekujcie na następne odcinki. Na razie!